Drogie, umiłowane, ukochane pochwyczanki. Kiedyś przez dłuższą chwilkę rozmawiałem z pewną kobietą, siedząc na ławce w parku. A starałem się zachować całkiem dobrą minę, mimo że to, co ona mówiła, było przeciwnym tego, co ja uważałem. Ona mówiła, że nie należy się skupiać na czymś, czego się nie lubi. Nie należy się skupiać na czymś, czego się nie lubi. Należy się skupiać na przyjemnościach życia, a nie na przykrościach życia. Na przykrościach życia się nie należy skupiać. Należy się skupić na przyjemnościach życia i nie zwracać uwagi na przykrości życia. Tłumaczyła mi to przez dłuższą chwilkę. I ja tak przytakiwałem, niby się zgadzałem, bo ja też jestem zdania, że nie należy się skupiać na przykrościach życia, należy się skupić na przyjemnościach, na radościach życia, ale jednak w pewnym momencie nie wytrzymałem, powiedziałem, wiesz, twoja teoria jest piękna, ale czasami się kłóci z moją rzeczywistością. Mówię, o mi czemu? Wiesz co? Bo mi się drzazga w dupę wbiła i wyciągnąłem ją. Ja się chcę na tym skupić, na tej drzazdze i ją wyrzucić. Bo jak długo tej drzazgi nie wyrzucę, to nie będę mógł się skupić na czymś, co jest przyjemne. Dlatego wybacz, zajmę się przed chwilą drzazgą, żebym się mógł potem uwolnić od niej. I takie kochane, umiłowane pochwyczanki, jeżeli masz w dupie drzazgę, to ją usuń, a nie udawaj, że jej nie ma.